nie ma to takiego wielkiego znaczenia, kto tą opaskę konkretnie trzyma na ręku i pierwszy wychodzi z proporczykiem, bo wszyscy musimy być odpowiedzialni za wynik. Jest z nami dzisiaj Kamil Biliński, teraz już chyba oficjalnie możemy to powiedzieć. Kamil, przedłużyłeś kontrakt z Podbeskidziem na zasadzie 2+1. Powiedz może, jak się z tym czujesz? Na dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Czuję się bardzo dobrze. W początku gdzieś tam zależało mi na tym, żeby to wszystko dobrze się skończyło. W kwestii gdzieś tam naszej współpracy cieszę się, że chociaż trwało to dość długo, doszliśmy do porozumienia i dalej mogę kontynuować tą swoją jakby przygodę tutaj z Bielskiem, z Podbeskidziem i mam nadzieję, że te kolejne lata będą też po części owocne, takie jak był przynajmniej połowicznie ten mój teraz okres, który gdzieś tam już przeszedłem. I obyśmy się gdzieś tam, mówię, w najbliższej przyszłości cieszyli wszyscy razem z tego, że Podbeskidzie gdzieś tam osiągnę fajne sukcesy i cieszę się, że tutaj jestem i będę mógł, mam nadzieję, w tym wszystkim uczestniczyć. Kibice pewnie zastanawiają się, jak się to stało, że zostałeś tutaj w Podbeskidziu, bo zeszły sezon, jak każdy dobrze wie, 11 bramek, teraz okres przygotowawczy kolejne 5. Na pewno łakomym kąskiem byłeś do wzięcia, można cię było z Podbeskidzia wyjąć. Co zadecydowało, że zdecydowałeś się tutaj zostać? No przede wszystkim podstawową sprawą było to, że gdzieś tam przez klauzulę, którą miałem w umowie w poprzedniej, był taki zapis, który z automatu przedłużał mi kontrakt o rok, niezależnie od tego, czy będziemy grali na poziomie ekstraklasy, czy pierwszej ligi, więc tą umowę jakby miałem dalej ważną w tej chwili, że po prostu podpisaliśmy nową na nowych jakby tam warunkach tego wszystkiego, więc na pewno zainteresowanie moją osobą było, bo wiadomo, no gdzieś tam indywidualnie gdzieś ten mój wynik był zadowalający. Wiadomo, jako zespół nie zrobiliśmy tego rezultatu, na jaki gdzieś tam wszyscy liczyli, zaś gdzieś tam mówię, indywidualnie udało mi się coś tam fajnego ugrać. Były oferty, były zapytania, było dużo gdzieś tam różnych jakby kierunków, zaś wiadomo, no zawsze miejsce, którym się jest i którym się człowiek dobrze czuje, jest tym miejscem, które zawsze człowiek bierze na pierwszą jakby opcję i jakby dlatego dzisiaj jestem dalej tutaj i najbliższy czas spędzę tutaj razem z wami, mam nadzieję, więc dlatego tak to jest. Jest dzisiaj i miejmy nadzieję, że wszyscy po prostu będziemy z tej całej sytuacji szczęśliwi. Powiedz, czy wpływ na twoją decyzję, której dokonałeś, swój czynnik miał też nowy kapitan? Bo jak wszyscy teraz już doskonale wiemy, w nowym sezonie ty będziesz wychodził jako pierwszy w Bielsku i na wyjazdach z kadry. Czy to też był taki czynnik, który zdecydował, że zostałeś? Nie był to kluczowy czynnik. Ja jako gdzieś tam jeden z bardziej doświadczonych zawodników w zespole zawsze tą odpowiedzialność na siebie brałem i zdałem sobie sprawę, że czy tą opaskę wcześniej, jak przychodziłem do klubu, miał Łukasz, potem Filip, to i tak tą presję na siebie brałem, bo wiedziałem, że muszę pewne rzeczy jakby brać na siebie z racji doświadczenia, z racji z wieku i muszę pomagać także im, więc w tej chwili zostało nas trochę mniej tych bardziej doświadczonych zawodników. Przyszedł nowy sztab, przyszli nowi zawodnicy do klubu, decyzja została podjęta przez sztab i jakby to ci ludzie zdecydowali o tym, że jestem tą osobą odpowiedzialną za godną
tej pozycji i tej odpowiedzialności i dlatego gdzieś tam zgodziłem się przyjąć tą funkcję, ale dla mnie nie ma to takiego wielkiego znaczenia, kto tą opaskę konkretnie trzyma na ręku i pierwszy wychodzi z proporczykiem, bo wszyscy musimy być odpowiedzialni za wynik, jak i Michał Peskowicz, który jest jeszcze starszy ode mnie, jak i młodsi zawodnicy, jak i Kuba Bieroński, który jest najmłodszy w zespole, więc tak naprawdę tą wirtualną jakby opaskę muszą mieć wszyscy i jakby wszyscy piąć się w tą górę i podnosić swoje umiejętności i jakby mieć swój cel. I dlatego wracając do twojego pytania, nie była to jakaś taka bardzo szczególna rzecz. Na pewno bardzo doceniła mnie i moją osobę i na pewno jestem z tej sytuacji bardzo dumny, można powiedzieć. Więc mam nadzieję, że dzięki temu też jako my będziemy jeszcze mogli fajnie, czy tam powiedzmy lepiej funkcjonować. Kilkakrotnie teraz w swojej wypowiedzi użyłeś słowa odpowiedzialność. To jest taka główna cecha, którą powinien się kapitan w zespole cechować, bo w naszym przypadku przynajmniej jest też, tak jak wspomniałeś, dużo młodych zawodników, więc też jakaś kwestia wychowawcza, doradzanie na boisku, podpowiadanie. Jak z twojej perspektywy to wygląda? No na pewno tak, ale z racji mówię, no tych jakby wielu sytuacji, które gdzieś tam przeżyłem jako zawodnik w różnych szatniach, w różnych miejscach, w różnych krajach, w różnych kulturach. Mam pewne gdzieś tam przekroje tych wszystkich sytuacji i wiem jak ludzie się zachowują w szatni i jakby potrafię gdzieś tam też tymi po prostu sytuacjami operować i jakby radzić sobie z tymi sytuacjami i pomagać tym, którzy gdzieś tam pewne sytuacje potrzebują, w pewnej sytuacji potrzebują pomocy, więc tą odpowiedzialność oczywiście zawsze biorę na siebie i nie mam z tym problemu, ale tak jak ci wspomniałem wcześniej, dla mnie najważniejszą rzeczą było to, żeby cały zespół brał odpowiedzialność, bo jednostka nie wygra meczu, jednostka nie zwycięży w meczu. Zazwyczaj mecze i sukcesy, trofea wygrywa się po prostu zespołem i mam nadzieję, że po tych nowych wszystkich perturbacjach, jakie można powiedzieć, odbyły się ostatnio w klubie, po tym gdzieś tam gorszym okresie naszym, przy tych nowych twarzach, nowych ludziach, którzy dołączyli do klubu, ludziach ambitnych przede wszystkim, to teraz będziemy po prostu mogli tą odpowiedzialność przełożyć na cały zespół i po prostu jako jeden wielki organizm po prostu dobrze funkcjonować i po prostu przynosić dużo, dużo radości naszym kibicom. Kibice, którzy ostatnie spotkanie z trybun oglądali z Garbarnią Kraków, mogli zauważyć, że bramkę na 4-4 z rzutu karnego mogłeś zdobyć ty, bo byłeś wyznaczony zapewne do wykonania rzutu karnego, natomiast oddałeś tą piłkę Kacprowi Gachowi, on strzelił bramkę i później po meczu rozmawialiśmy, powiedziałeś mi takie słowa, że ważna jest drużyna, ważny jest kolektyw, nie są ważne indywidualności, indywidualne wyniki. To też na pewno takie słowa, które powinny cechować przynajmniej prawdziwego kapitana drużyny. No, dokładnie, tak jak cały czas gdzieś tam mówię, próbuję gdzieś tam ci to przełożyć, tą całą moją jakby myśl i koncepcję tego wszystkiego. Tak, mogłem to wziąć odpowiedzialność w tamtym momencie na siebie i co by to zmieniło? Uważałem, że w tamtym momencie odpowiednią osobą i odpowiednią presję, którą na siebie weźmie, będzie Kacper. I jakby byłem w 100% pewny, że on tą jego jedenastkę wykorzysta bardzo pewnie i tak właśnie to zrobił i dlatego jakby jako osoba, tak jak wspomniałeś, odpowiedzialna jako kapitan tego zespołu podjąłem taką decyzję i to była po prostu moja decyzja w tym momencie pod wpływem jakby moich myśli, impulsu
bo też nikt nie dostałem informacji z ławki, że to ktoś inny ma wykonywać tą jedenastkę, bo równie dobrze właśnie tak jak wspomniałeś, prawdopodobnie wziąłbym to na siebie, ale w tym momencie stwierdziłem, że po prostu to jest coś bardziej lepszego w tej sytuacji, kiedy Kacper po prostu weźmie tą odpowiedzialność i dla niego będzie też to budujące w tych najbliższych tygodniach, takie sytuacje, kiedy on tą bramkę zdobędzie, bo też jest bardzo ważnym punktem tego zespołu. Zakończyliśmy okres przygotowawczy, w niedzielę rozpoczynałem mecz w Polkowicach, nowy sezon, nowe Podbeskidzie, wielu nowych zawodników. Powiedz ty ze swojej perspektywy, ze swojego doświadczenia, czego potrzeba w takim nowym zespole, żeby, wiadomo, może nie od razu zaczął nadawać na jednych falach, nie od razu, wiadomo, do wszystkiego potrzebujemy czasu. Natomiast co według ciebie jest takim ważnym czynnikiem, który musi posiadać zespół, żeby po prostu ta gra się układała? Przede wszystkim już sobie sam odpowiedziałeś na to pytanie. Przede wszystkim czasu. Ja uważam, że podstawową sprawą jest czas i cierpliwość. Nie można pewnej rzeczy zrobić na hura, bo cały czas jednak ten zespół jest dalej w budowie i do dnia dzisiejszego jeszcze nie wiadomo, czy ta kadra jest zamknięta, czy ta kadra będzie dalej tak funkcjonowała i w tej grupie, która na dzień dzisiejszy jest. Tak, rozpoczynamy rozgrywki, wiemy o co gramy, wiemy jakie mamy cele, jakie my wewnętrzne mamy cele, co chcemy zbudować, ale uważam, że potrzeba czasu i wiemy, że im dłużej będziemy w tej grupie, im dłużej tych jednostek treningowych razem i czasu spędzimy razem, to na pewno wszystko pomoże, żeby scalić cały ten zespół i żeby on był jednym wielkim kolektywem. Jeżeli pójdą za tym z tego początku dobre wyniki, to jeszcze szybciej podejrzewam, wszystko zostanie jeszcze bardziej zatrwione i zespół będzie mógł jeszcze szybciej i lepiej funkcjonować, ale też jak wspomniałem o tym, jest też ważna cierpliwość. Nie możemy po prostu wszyscy my, czy też ludzie dookoła, jako też kibice, którzy to wiadomo pragną tych zwycięstw, tej dobrej gry, narzucali teraz bardzo dużą presję tego, że coś nie idzie, coś jest nie tak, że to jeszcze nie funkcjonuje. Uważam, że pewne rzeczy przyjdą dopiero z takim z pewną tą całą grupę, którą gdzieś tam zaczynamy tworzyć, będzie można jakby po dłuższym czasie ocenić, ale najważniejsze jest to, żebyśmy po prostu wszyscy wszyscy dookoła, jako my, po prostu w siebie wierzyli, żeby kibice też przede wszystkim na nas wierzyli i trzymali za nas kciuki, przychodzili na trybunę nas wspierać, bo też tego potrzebujemy. Wiemy, jak ten sezon ostatnio wyglądał, jaki czas po prostu był w tej piłce i brakowało nam kibiców i fajnie by było, jak oni by właśnie przychodzili na stanowisko, nas wspierali i tą cierpliwością i wiarą w nas budowali w nas tą lepszą jakość, lepszą jakby drużynę i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. No właśnie wspomniałeś o cierpliwości, o tym, o potrzebie tego czasu. Podbeskidzie też od jakiegoś, powiedzmy, okresu przestawiło nieco swój schemat gry, swoją formację. Końcówkę Ekstraklasy graliśmy też w ustawieniu 3-5-2. Teraz nowi trenerzy również gdzieś tam, powiedzmy, preferują ten styl gry. Przybliż może trochę kibicom, jaka jest charakterystyka tego ustawienia z perspektywy napastnika. Wiadomo, nie możesz zdradzić szczegółów, bo to rzecz oczywista. Natomiast jakbyś mógł im zarysować, czym takie ustawienie dla napastnika się cechuje, bo na pewno inna jest rola w takim ustawieniu, a inna w ustawieniu z czterema obrońcami. Czyli już zdradziłeś wszystko naszym przeciwnikom, tak? Myślę, że oni dobrze o tym wiedzą. Ale... No nie do końca jeszcze wiemy, jaki będzie nasz konkretny i główny schemat grania. Na pewno chcemy grać ofensywnie, widowiskowo, stwarzać sobie jak najwięcej sytuacji, ale przede wszystkim dobrze bronić i to ustawienie, które gdzieś tam, czy tam ustawienia, które preferują nasi szkoleniowcy, są gdzieś tam ustawieni na tyle
ciekawymi, bo w tej chwili ten futbol poszedł tak do przodu, że większość zespołów na świecie w tych ustawieniach tak właśnie funkcjonuje i my idąc jakby z duchem po prostu tego wszystkiego, nowych modeli gry, też będziemy tak funkcjonować, starać się funkcjonować oczywiście. Więc przede wszystkim będą to jakby ustawienia, które gdzieś tam muszą nam pozwolić dobrze i kolektywnie bronić i z tych ustawień dość dobrze atakować i stwarzać po prostu problem przeciwnikom. Jest to dla nas o tyle z przodu ważna i fajna formacja, że nie do końca mamy przywiązane pozycje, więc możemy sobie po prostu rotować między swoimi gdzieś tam mniej więcej strefami poruszania i niekoniecznie trzeba być gdzieś tam przywiązanym do pozycji. Więc dlatego gdzieś tam mówię, no, dla mnie jako zawodnika ofensywnego jest to coś na tyle pozytywnego, że ja się czuję i odnajduję w tym bardzo dobrze. Mając dookoła też takich kolegów, którzy w tej chwili są w zespole, mogę pokazywać też swoje najlepsze umiejętności. Stwarzamy sobie dość sporo sytuacji, coraz więcej, bo my, jak wspomniałem wcześniej, gdzieś tam zazębiamy się coraz lepiej, a w momentach, w których gdzieś tam mówię, stwarzając sytuacje więcej w meczu, ja też do tych sytuacji coraz częściej gdzieś tam mogę dochodzić i też wynikiem tego wszystkiego są potem te nawet bramki w sparingach w ostatnich, więc mam takie głębokie poczucie tego, że w tym ustawieniu jesteśmy w stanie, czy w tych ustawieniach, które gdzieś tam preferują trenerzy, dobrze funkcjonować, dobrze zacząć funkcjonować i po prostu mieć frajdę z grania w piłkę i przede wszystkim grać, że będziemy grali widowiskowo i po prostu kibice będą z nas mieli dużo pociechy właśnie przez tą naszą grę. Odchodząc teraz troszkę może od tematu stricte piłkarskiego, jesteś już w Bielsku jakiś czas. Pewnie udało ci się zwiedzić różne jakieś pobliskie miejscowości, czy być nad jeziorem Międzybrodzkim, czy gdzieś tutaj po naszych górach pochodzić. Powiedz, jak tobie jako zawodnikowi, który grał za granicą sporo i był we Wrocławiu i w Płocku, jak podoba się tutaj nasz klimat górski, powiedzmy, Podbeskidzia? Nie był we Wrocławiu, tylko się urodził we Wrocławiu i pochodzę z Wrocławia. Tak, sam wiesz, rozmawialiśmy o tym. Dla mnie mieszkałem tam w paru fajnych miejscach na świecie. A jeżeli chodzi o Polskę, uważam, że Bielsko jest świetnym miejscem do życia. Jest to miejsce, które naprawdę, jeżeli chodzi o spędzanie czasu z rodziną i do takiego życia typowo z dziećmi, jest bardzo, bardzo topowym miejscem, jeżeli chodzi o taką jakby, takie nazewnictwo, jakby miejsce w Polsce. Czuję się tu bardzo dobrze, moja rodzina także. Trochę mnie zwiedziłem, ale wiadomo, jak się ma gdzieś tam, mówię, no funkcjonuje się w miejscu, w którym tak naprawdę się pracuje i do tego jeszcze ma dwójkę dzieci, która ma swoje gdzieś tam też zajęcia. Też nie mam aż tyle czasu, żebym sobie mógł po prostu wszystko zwiedzić, co bym chciał, ale naprawdę tutaj jest tyle miejsc i po prostu mnie cieszy to, jak jest piękna pogoda i jadę autem, czy po prostu chodzę gdzieś tu dookoła miasta i po prostu dookoła widzę te góry, które tak jakby no, same się uśmiechają do mnie i dają mi taką dodatkową energię tego, że naprawdę jestem w fajnym, świetnym miejscu, które naprawdę daje mi radość z życia, mojej rodzinie także, więc oczywiście zawsze z kim rozmawiam, polecam to miejsce na odwiedziny, na przyjazd, na spędzenie tutaj czasu, bo naprawdę warto i dlatego gdzieś tam złego słowa na Bielsko i okolice nie powiem. A przed przyjazdem do Bielska
słyszałeś w ogóle o takim mieście jak Bielsko-Biała? Czym się kojarzyło? Tak samo słyszałem, bo miałem tu kilku kolegów, którzy też tutaj wcześniej występowali w Podbeskidziu, więc opinie na temat tego wszystkiego, co tutaj jest, jakieś już tam miałem zaczerpnięte. Nigdy tak oprócz naprawdę przyjazdu na mecz z zespołem, w którym występowałem wcześniej i przyjazdu na stadion na Rychmickiego nie widziałem nic więcej. A, przepraszam, rekordu jeszcze po prostu, bo tam powiedzmy gdzieś tam trenowaliśmy jako zespoły w tamtych czasach, więc nie widziałem, więc nie miałem jakiegoś takiego konkretnego zdania, ale opinie ludzi z zewnątrz były na tyle pozytywne, że warto było po prostu przyjechać tutaj i doświadczyć to na własnej skórze i dzisiaj jestem w stanie podpisać się dwoma rękami za te opinie, które gdzieś tam ci ludzie wyrazili, że tak właśnie jest i nikt tutaj jakby nie oszukiwał i gdzieś tam nie próbował mnie wprowadzić w błąd. Czyli rozumiem, że w bliższej lub dalszej przyszłości nie wykluczasz tego, że gdzieś tutaj, powiedzmy w tym rejonie, osiądziesz, że tak powiem. Ja jeszcze gdzieś tam z żoną jesteśmy na takim etapie życia, że póki gram w piłkę, nie mamy jeszcze takiego określonego miejsca, gdzie będziemy chcieli jakby się osiedlić na dłużej. No są jakieś tam plany, pomysły, no ale wiadomo, życie, a już życie zawodnika, zawodowego piłkarza jest gdzieś tam na tyle przewrotne, że nigdy sobie nie można pewnej rzeczy planować i myśleć, że pewną gdzieś tam perspektywę na dłuższego okresu można spędzić w jednym miejscu, bo no rzadko jest tak, że zawodnik powiedzmy całą swoją gdzieś tam tą karierę czy przygodę z piłką spędza w jednym miejscu. Zazwyczaj gdzieś tam są to wyjazdy, zmiany czy w danym kraju, czy po prostu gdzieś jeszcze poza granicę kraju i przeprowadzki. No już wiele tych przeprowadzek miałem i dlatego mówię, nigdy nie wykluczam z żoną, że przyjdzie taki moment mojego życia, w którym może tak być, że będę w miejscu, które się zakocham i stwierdzę, że jak skończę, to chcę tutaj mieszkać. I to nie jest wykluczone, że tym miejscem będzie Bielsko, więc jakby na dzień dzisiejszy pracuję tutaj, bo jestem tutaj, bo mam taką pracę i oddaję siebie samego całego jako zawodowy piłkarz i po prostu żyję tutaj z rodziną, która też ma tutaj już tam swoje jakby plany i rzeczy, ale jak będzie później za dalszym okresie, no to mówię, no to już jeszcze trzeba trochę czasu. Czyli rozumiem, że jakichś planów, powiedzmy, stricte trenerskich, jakichś takich zamysłów, że w przyszłości chciałbyś być, nie wiem, wiadomo, że to jeszcze nikt tutaj cię nie wysłał na emeryturę piłkarską, natomiast jakichś stricte planów trenerskich, że chciałbyś zostać jakimś szkoleniowcem, nie jesteś w stanie teraz się określić. Wiesz co, ja mam dużo pasji w sobie, dużo pasji, dużo energii. Cały czas pali się we mnie ten ogień grania, ogień trenowania, ogień strzelania bramek, zwyciężania. Cieszy mnie ta piłka cały czas, więc jakby chcę robić jak najdłużej to i po prostu czerpać radość z tego, co robię w tej chwili. I nie narzucam sobie planów na dzień dzisiejszy, czy będę trenerem, czy nie będę trenerem, czy po prostu zostanę w piłce, czy nie zostanę, bo dla mnie to jest coś takiego, że jeżeli zacznę sobie już myśleć o takich rzeczach, to już powoli będę sobie zarzucał tak na haczyk te moje buty i będę bliżej końca. Nie, po prostu chciałbym, żeby ten koniec przyszedł na takim momencie, w którym ja już stwierdzę, że już jest za dużo, już nie widzę w sobie tego, tej energii, tej pasji. A na dzień dzisiejszy ta pasja, jak wspomniałem ci, jest i energia jest na bardzo wysokim poziomie i dlatego gdzieś tam mówię, czerpię z tego jak najwięcej radości. Oby zdrowie dało jak najwięcej właśnie tych pozytywnych emocji we mnie i żebym mógł grać jak najwięcej. Najwięcej i najdłużej, a co będzie później, to zobaczymy. Mam plany, mam z tyłu głowy pewne rzeczy,
które bym chciał robić i są one też związane z piłką, ale tak jak wspomniałem, nie chciałbym tego gdzieś tam rzucać i zdradzać i mówić, bo z racji, tak jak wcześniej też wspomniałem, mieszkamy w różnych miejscach w tej chwili i pewne plany, które ja bym chciał zrealizować, nie byłyby na tyle konkretne, żebym mógł pewne rzeczy, jak to się mówi, kontrolować tak, jakbym chciał. A ja gdzieś tam się mówię, w coś wchodzę, to wchodzę w 100%. Nie lubię siebie rozdrabniać na różne części, więc dlatego spokojnie w tej chwili praca i rodzina zajmuje moje gdzieś tam pierwsze miejsce mojego życia. Trzeba znać kolejność. No to cóż, życzę tobie i sobie tego ognia, żeby pozostał nam na cały sezon, żebyś kolejne bramki strzelał. No i dziękuję za miłą rozmowę. Bardzo dziękuję.